Kolejny Photo Art Festival w Bielsku-Białej. To duże wydarzenie w naszym mieście. Najwięksi fotografowie praktycznie z całego świata się tu zjeżdżają. Ten festiwal ma już swoją markę, a tak naprawdę, jak mówi szefowa całego zamieszania Ines Baturo, to jest festiwal o ludziach i dla ludzi. A z mojego punktu widzenia to jest taka ciekawa sytuacja, kiedy widzimy świat nie tylko oczami czyimiś, ale jeszcze w obiektywie. I to czasami powoduje, że to, co na co dzień jest niedostrzegalne, właśnie ci artyści wyciągają albo prawdę, albo piękno, którego na co dzień możemy nie zauważyć. I dla mnie to jest takie najciekawsze emocjonalne przeżycie w tym festiwalu, ale oczywiście każdy może znaleźć to dla siebie. Serdecznie wszystkich zapraszam. W tym roku jest sporo artystów, którzy komentują rzeczywistość naszą, taką ogólną, globalną. Po to jest fotografia między innymi, oczywiście nie tylko, ale między innymi, żeby w ramach swoich możliwości zmieniać świat. I oczywiście my nie zmienimy świata globalnego, natomiast jesteśmy prawdopodobnie w stanie, i w to wierzę, zmienić świat taki nasz, przynajmniej ten najbliższy. I to już jest ważne, to już jak gdyby później może pączkować i ten świat generalnie może stać się lepszy. Więc sporo jest takich fotografii tak zwanej zaangażowanej, reportażowej, komentującej nasz los jako człowieka, los Ziemi, tego co ewentualnie nas może czekać w przyszłości, jak my się zachowujemy jako ludzie na tej Ziemi. Trochę jest wątków ekologicznych, ale oczywiście to wszystko jest ubrane w sztukę wysoką. Pomimo pewnych obostrzeń, na szczęście udało nam się sprowadzić sporo artystów, nie tylko z Europy, ale mamy także ludzi z innego kontynentu, poza Ameryki. Także bardzo się z tego powodu cieszę, bo tak jak powiedziałam, my jesteśmy spragnieni kontaktu takiego ludzkiego, osobistego, no i udało nam się ich ściągnąć do Bielska na żywe spotkania, na żywe rozmowy, na żywe dyskusje i mam nadzieję, że będzie to taka sytuacja, która będzie bardzo inspirująca dla nas wszystkich i będziemy to celebrować, dlatego że brakowało nam takich chwil, więc być może one będą lepiej nam smakować. Przyjeżdżają artyści, w związku z tym my mamy jakąś taką naturalną skłonność do tego, żeby się spotykać z ludźmi bezpośrednio, prawda? Chcemy tego dotknąć. Od początku Photo Art Festival na te pierwsze dwa dni, weekend otwarcia, maraton autorski ściągał zawsze ogromną ilość ludzi. Ludzie specjalnie z całej Polski na to przyjeżdżają. Jestem na festiwalu od drugiej edycji, czyli już kilkanaście lat, więc wszyscy wiedzą, że w październiku co dwa lata mnie po prostu nie ma w domu. Pomimo tego, że za każdym razem, na każdym festiwalu jest gorąco, są nieprzewidywane sytuacje, jest dużo rzeczy, dzieje się naraz, to i tak wracam, no to jednak coś jest w tym festiwalu, że chce się wrócić. Przy festiwalu pracuje mnóstwo osób. Jedni są bardziej zaangażowani, drudzy mniej. Często pracuję z wolontariuszami i same te relacje, które się tworzą, no przyjaźnie się zawiązują. Ja też się czegoś uczę. Współpracy z młodymi ludźmi. Wolontariusze czasem piszą, ja zostanę godzinkę dłużej, tak po prostu, żeby pomóc. I mi po prostu serce rośnie. To znaczy, że oni też chcą brać udział w tym festiwalu i też czują się jego częścią, więc to jest też budujące dla nas, no bo skoro im się chce, a są na przykład pierwszy raz, no to nam też automatycznie chce się jeszcze bardziej, jeszcze więcej. Bielsko to jest takie bardzo dla mnie urokliwe miasto, naprawdę. Ja bardzo lubię Wiedeń i bardzo adekwatne jest porównywanie Bielska do Wiednia.
taki festiwal też by się nie zrodził nigdzie, gdzie nie ma przyjaźni, nie ma dobrych ludzi, gdzie nie ma dobrej energii. Miasto jest naprawdę przemiłe. Jak gdziekolwiek ktoś mówi, gdzie powinno się jechać w Polsce, żeby coś fajnego zobaczyć, to jest Bielska. Miałam z różnych krajów artystów pod swoją opieką. I zawsze między nimi nawet wytwarza się taka fajna atmosfera. Oni się cieszą, że oni nie muszą w autach jeździć, że jest wszędzie blisko. Ci artyści też się czują tutaj zrelaksowani. Ja odnoszę takie wrażenie. Hasłem festiwalu od paru już edycji, jakie mu przyświeca, tak troszkę nie zobowiązująco może, czy nieoficjalnie, ale jednak się pojawia. To jest Slow Life, Slow Festival i bardzo nam zależy na tym, żeby to był festiwal na taką ludzką miarę, taki festiwal, który się ogarnia bez biegania, z rozwianym włosem, bez zadyszki, tylko festiwal, który można obejrzeć w spokoju, w skupieniu, który można tak trochę kontemplować i który można po prostu przeżyć, bo nie chodzi o to, żeby zaliczyć 1000 wystaw i 5000 prac, czy nawet więcej, tylko chodzi o to, żeby coś z tego wynieść dla siebie, czegoś doświadczyć, czegoś ważnego i coś ewentualnie w sobie też zmienić pod wpływem tych zdjęć. I żeby to była taka sytuacja kameralna. I miasto, w którym się ten festiwal odbywa, czyli Bielsko-Biała, idealnie się do tego nadaje, dlatego że jest to tak zbudowana przestrzeń miejska, że można spokojnie spacerować przez uliczki od jednego miejsca do drugiego, do trzeciego, bez pośpiechu i właśnie zwolnić nasze życie. Przypomnijmy sobie, jak to jest, kiedy mamy czas, żeby usiąść, napić się kawy, popatrzeć na coś i coś przemyśleć.